Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie i omówimy najnowszą zapowiedź zbliżającej się aktualizacji. Nowy sezon w grze Brawl Stars będzie nazywał się Lato Potworów, zaczyna się 6 lipca i będzie trwał aż 10 tygodni. Wraz z nową aktualizacją do gry zostanie wprowadzonych wiele nowości. A jedną z tych nowości będzie nowy chromatyczny zadymiarz, który nazywa się Surge. Po przetłumaczeniu na język polski oznacza on przypływ, a wy napiszcie w komentarzu, jak chcielibyście, żeby nazywał się ten zadymiarz. Bo wiadomo, Supercell w jakiś sposób go przetłumaczy. Sprout został przetłumaczony na kiełek i zobaczymy, jak Surge zostanie przetłumaczony na fala, przypływ. Nie wiem, nie mam pojęcia, może tsunami. Ryan i Dan w zapowiedzi powiedzieli, że to jest najbardziej unikalny zadymiarz, jakiego stworzyli. Jego główny atak to pewnego rodzaju kombinacja Spike'a oraz Gina. Wyrzuca pociski i w momencie, w którym uderza w rywala, dzieli się na kolejne pociski. A jego ultimate atak jest po prostu przekozacki. Czegoś takiego jeszcze w grze Brawl Stars nie było. Surge w momencie, kiedy użyje swojego ultimate ataku, ulepsza samego siebie, czyli ewoluuje. Jego atak staje się inny, a on staje się sam silniejszy. Ale pamiętajcie, jego ultimate atak można użyć tylko i wyłącznie 3 razy w grze. Kiedy zginiemy, niestety nasza ewolucja znika i zaczynamy od nowa. Mowa tutaj o trybie duo, kiedy możemy się zrespić, kiedy zginiemy. Albo o trójkach. Wiadomo. To teraz, moi drodzy, przejdźmy do omówienia nowego karnetu zadymiarskiego. W dotychczasowym karnecie był dostępny tylko i wyłącznie jeden skin do Gale'a. A w nowym karnecie zadymiarskim, moi drodzy, będziemy mieli dostępne aż 2 nowe skiny. Jest to Brock Super Wojownik oraz Mecha Paladin Surge. Skoro mowa już o karnecie zadymiarskim, pamiętajcie, że już posiadam swój kod twórcy. Jeżeli byście chcieli, możecie go wpisać do sklepiku, no i możecie mnie wesprzeć jako swojego ulubionego twórcę. A ja, moi drodzy, postanowiłem, że wraz z nowym sezonem prowadzę coś ciekawego na kanał. Osoby, które nagrają krótki odcinek 10-sekundowy, w którym wpisują kod Farel w sklepie Brawl Stars i na przykład robią jakiś zakup, do tego na przykład mnie pozdrowią, będą wyświetlane na początku każdego mojego odcinka. I oczywiście w opisie będzie podany też link do kanału. Oczywiście taka osoba, która nagra taki odcinek, musi go odpowiednio otagować. W opisie na dole w filmie dajcie hashtag kodefarel. No i najlepiej, jakbyście mi jeszcze link podesłali na maila, który zawsze znajdziecie w opisie. Stwierdziłem, że jeżeli i tak kupujecie coś z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, no to fajnie by było, jakbyście to nagrali, wysłali mi na maila, a ja to przedstawię na początku mojego odcinka. Wiecie, wy mnie wspieracie, to ja postanowiłem, że też was wesprę. Oczywiście w komentarzu dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, czy to jest fajny pomysł, czy też nie, bo jestem ciekaw waszej opinii. A teraz, moi drodzy, wróćmy do tematu, od którego delikatnie odbiliśmy i teraz wam przedstawię zmianę, z której sam osobiście najbardziej się cieszę. Z pewnością wielu z was już ma wymaksowane konto i ma na tym koncie masę monet. Na przykład ja sam osobiście posiadam ponad 25 tysięcy monet i są one dla mnie bezużyteczne. Więc Supercell postanowił, że coś z tym zrobi. I moi kochani, wraz z nową aktualizacją będziemy mogli kupować skiny za golda. Tak jest. Skiny te będą kosztowały 10 tysięcy monet oraz 25 tysięcy. Ale jeżeli będziemy chcieli kupić ten drugi wariant skina za 25 tysięcy, to musimy kupić pierw ten przed nim, ten za 10. Rozumiecie, o co chodzi? Ale ten skin dopiero będzie dostępny wtedy, kiedy nasza postać osiągnie 9 poziom mocy. Rozumiecie? Wymaksowujemy sobie postać i wtedy dopiero możemy kupić do niej skin. Nowy sezon będzie się nazywał Lato Potworów, ale tutaj jeszcze nie było mowy w sumie o potworach. Ale słuchajcie, moi drodzy, w lipcu do gry zostaną dodane 3 nowe skiny. Pierwszy skin będzie do Bee, będzie nazywał się Mega Chrabąszcz Bee. Powiem wam, że wygląda naprawdę mega kozacko i ja sam osobiście nie mogę się doczekać, kiedy już go kupię. Kolejny skin będzie do Ticka. Tak, Tick w końcu doczeka się swojego skina, w końcu, i powiem wam, że wygląda przekozacko. Król Krabów Tick, no to jest numer jeden w tym sezonie, serio. A trzecim skinem będzie skin do Max, czyli streetwearowa Max, która walczy z tymi potworami i powiem wam, że wygląda bardzo fajnie. Już się nie mogę doczekać, kiedy z JJ-ką zawalczę właśnie o tą streetwearową Max. Oczywiście Lato Potworów byłoby niekompletne bez nowego trybu. Moi drodzy, przedstawiam wam nowy tryb, który nazywa się Super City Rampage. Jest to nowy tryb, w którym 3 graczy mierzy się z jednym bossem. A bossem jest wielki potwór chcący zniszczyć całe miasto. My musimy oczywiście mu w tym przeszkodzić i powiem wam, że chyba musimy się zmieścić w limicie 2 minut. Coś takiego. Do gry zostanie dodana nowa struktura, która nazywa się Linowy Mur, przez którą można strzelać, ale nie możemy przez nią przejść. Działa to trochę jak woda, ale nie do końca, ponieważ ten mur będziemy mogli zniszczyć. A na samym koniec chciałem wam ogłosić coś naprawdę ciekawego. Z pewnością wielu z was już zamknęło Aleję Pucharków. I uwaga, uwaga, moi kochani, nowa Aleja Pucharków będzie aż do 50 tysięcy puszek. Wow! Nie mam pojęcia, kto ją zamknie, serio. Także, moi drodzy, to by było na tyle z nowych nowości. Powiem wam, że ja już się sam osobiście nie mogę doczekać. Wy oczywiście napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, czy ta aktualizacja jest kozacka, czy też nie. A teraz, moi drodzy, przejdźmy na moje konto i zagrajmy sobie meczyk krukiem. Dlaczego krukiem?
za chwileczkę wam powiem. Pewno się zastanawiacie się, dlaczego mówiłem o kruku, ponieważ skin do kruka zostanie remodelowany. Już nie będzie taki sam jak ten czarny. Wszyscy posiadacze szarego kruka niech się cieszą. Ja niestety szarego kruka nie mam, mam tylko mecha Crowa i kruka Feniksa. I zagrajmy sobie dzisiaj Feniksem. Dobra, moi drodzy, gramy bardzo fajną mapkę. Ta mapka pasuje do kruka. Powiem wam szczerze, że to pasuje. O kurczę, B. W sumie B mógłbym... Ała, właśnie, Farel, nie rób tak, bo masz bardzo mało życia. Muszę ją zatruć. Jestem trującym Feniksem. Podpalić, kurczę, to jest Golden Crow, to muszę podpalić. Tak, dostała, 480. Muszę jak najszybciej sobie nabić... Okej. Ośmiobitowiec, ulta muszę sobie jak najszybciej nabić. Dobra, biorę to. Dobrze, ten kruk jest szybki. Mam też tarczę, więc ten ośmiobitowiec... Nie, on może mnie zesprejować, on ma dużo życia, wiecie? Aha, tu są dwie skrzynki, kurczę, czemu ja ich nie widziałem, serio? Ja chyba muszę kupić sobie okulary, mówię wam. No dobra, i strzeli? Strzeli? Nie strzela, co za świr? Nie ma go tu? Nie ma go tu! Dobra, to mam czystą drogę, żeby przebiec. Dobra, dostał. Ała, nie taki spray, nie taki spray, 486 HP. Farel, dobra, dam radę. Dobra, udało mi się przebiec. Udało mi się przebiec, ale tu było ciężko i ciasno. Raz, dwa, trzy. Dobra, gościu, skaczę na ciebie. Co ty gadasz, chłopie? Bomba w oko. No i po ośmiu... Nie, on się respi, tarcza! Tarcza, raz, dwa, trzy. Padł! Padł! Chłop się nie spodziewał tej tarczy obronnej. Gdybym nie miał tego gadżetu, powiem wam, już bym pewnie wąchał kwiatki od spodu, serio. Ale dobra. Trzech zadymiarzy w grze Bu, kolejny ptaszek, tak? Dwóch ptaszków tutaj dominuje na mapie. Muszę sobie jak najszybciej nabić ulta. Dobra, on jest wyjaśniany. Kurde, ta baza głupia tego ośmiobitowca tarcza. Lecę! Bomba! Bez zastanowienia, miałem tylko 2 HP. Mówię, wjeżdżam w chłopa, nieważne ile power cubesów. I to zaowocowało, tak jest, pierwsze miejsce. Nice, lecimy z jeszcze jedną gierką, bo naprawdę fajnie mi się gra z krukiem. Au! A więc tak, moi drodzy, zmieniłem skinka sobie i wybrałem tryb duo. Zagrajmy sobie teraz z ziomkiem. Pamiętaj, mordeczko, use code Farel in Brawl Stars Item Shop. Please, please. Dobra, porobieni. Patrzcie, co się dzieje. Dawaj, dawaj tego El Primo, jakbym jeszcze tu zgasił z 2 razy. Raz, dwa. On się nie leczy, on się nie leczy. Jak jest zatruty, to on się nie leczy. On nie ma szans ze mną w tym momencie. Dawaj, 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 Farel, go, 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 go. Kurczę, przestał się. Już nie jest zatruty. Raz, dwa. Dobra, szybko tarcza. Tarcza. Jestem, jestem. O, gdzie ukacza, co? Ulta dał, nie wierzę, dawaj, uciekaj Spike, bo to na niej. Ona bije milion. Ona bije milion z tego ataku. Ja dziękuję, troszeczkę tutaj nie Daryl. Uciekaj, uciekaj. Dobra, 3, 2, 1 i wjeżdżam teraz na miękko w Daryla. Patrzcie teraz, co się dzieje. Raz, dwa, trzy, ult. Jazda, dobra, pada, chłop, dobra. Nie, ta na nim przestrzela przez krzaki, tak? Tak, dobra, udało mi się przebiec. Raz, dwa, trzy, leży. Pięknie, Spajki. Ale to żeśmy ugrali, co dwie legendy. O Jezu, 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 Jezu. Wow. Wow. Jednak to są legendy, to są jednak kozackie postacie. Uważaj, raz, dwa, dobra, leży. Mój cube, tak, gościu? Lecę na ciebie, chłopie, co ty gadasz? Bomba, nie, przerzucił mnie. Co mi zrobił? Widzieliście, rzucił mnie? Ha! W burze i zginąłem prawdopodobnie od burzy. Ja zapomniałem totalnie, że El Primo ma taki kozacki gadżet. Tutaj Spike. Widać, że to ma 200 IQ. Poczeka, tylko że zaraz się zacznie burza bić, mordo. Dobra, ja wbiegam. Dziena, dziena, chłopie. Okej. Do pokonania nam została Ems. A to nie będzie wcale takie proste. To będzie mega trudne. Nie no, lipa, lipa totalna. Lipa totalna. Zatruta. Dobra, patrz, dostała! Dostała jeszcze ode mnie! Prawdopodobnie ją zabiję. Czy nie? Dobra, uciekaj, 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 Farel. Okej, nie mam gadżetów, nie? Nie, nie. Dobra, wjeżdżam. Wjeżdżam na ostro. Nieważne, co się dzieje. Raz, dwa, trzy. Dawaj! Tak! Udało się! Cóż za przepiękny mecz! Wow! Metsu unik! Dziękuję ci za gierkę. Kozacki meczyk. Remember, use code Farel in Brawl Stars Item Shop.
Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Nie zapomnijcie nagrać filmu, jeżeli coś kupujecie. Oczywiście to jest wszystko dobrowolne, niczego nie zmuszam. Pamiętajcie, jeżeli kupujecie, nagrajcie, wyślijcie mi ten filmik, a ja przed odcinkiem z Brawl Stars go puszczę. Trzymajcie się, cześć!